Żołnierze klęczą przed kapitanem. Do szeregu! Zbiórka! Bartek! Na broń! Ksiądz Skorupka staje przed żołnierzami. Ego vos absolvo, a peccatis vestris, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Mgła spowija równiny. Żołnierze ruszają niebie. Kule wbijają się w piasek tuż przy ich nogach. Po drugiej stronie równiny na tle ciemnej iluminacji pojawiają się krótkie rozgłoski. Kilkunastu żołnierzy zwala się w piasek. Inni przeskakują nad ciałami i biegną dalej. Żołnierze przybierają ryję. Kula trafia jednego w głowę. Ksiądz Skorupka leży na brzuchu, obejmuje głowę dłoni. Do czarnych nie przylepił się piach. Dokoła jeden przy drugim leżą żołnierze. Oficer podnosi się na łokcie. Skokany! Tam rząd! Trzej żołnierze wstają. Trafiają ich oficer. Wystrzelają na tych kaczki! Święta Mary! Matko Boża! Mur się za nami grzecznego! Teraz i w godzinę śmierci czas! Ksiądz podnosi się z ziemi. Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Żołnierze powstają. Podnoszą z ziemi złote sztandary. Ruszają w niebie. Otwiera się do tyłu. Krzyż wypada z uniesionej dłoni. Obok przebiegają żołnierze. Popiół sypie się z nieba ponad rozszerzoną twarzą księdza Skorupki.